Tomasz Lis, witam Państwa. Zaczynamy od wojny polskich władz z Izraelem, a także z Ameryką i z Ukraińcami, którą to wojnę PiS toczy symultanicznie wraz z wojną z Unią Europejską, Niemcami i Francją. Pytanie pierwsze, jak do tego doszło? Jeśli ktoś chce wierzyć przedstawicielom polskich władz, musiałby uznać, że przyczyną wojny jest to, że Polakom przypisywano winę Niemców i mówiono o polskich obozach śmierci, przed czym należało się bronić. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, nie były polskie. Mówienie o polskich obozach koncentracyjnych jest i kłamstwem, i świństwem. Nie było żadnych polskich obozów zagłady czy polskich obozów koncentracyjnych. Swoją drogą, dlaczego pan prezydent zawsze krzyczy, nie wiem, nieważne. Oczywiście były niemieckie obozy koncentracyjne, a nie polskie obozy koncentracyjne. Oczywiście mówienie o polskich obozach koncentracyjnych to albo efekt ignorancji, albo manipulacja. Tyle, że dokładnie tego zdania są i Izrael, i Ameryka, i Niemcy. A gdy niektóre gazety niemieckie czy amerykańskie używały tego określenia, to po interwencji przedstawicieli Polski przepraszały. No dobrze, ale dla Polaków to zjawisko ma prawo być irytujące, a to stwierdzenie obraźliwe, to zrozumiałe. I w takiej sytuacji polskie państwo ma prawo przyjmować ustawy, które pomagają z mówieniem nieprawdy walczyć. Czy takie prawo przynosi efekty, czy może przynieść efekty, to inna sprawa. Ale państwo polskie takie prawo niewątpliwie ma. Skoro Izrael, państwo suwerenne, ma prawo do tego, żeby karać osoby, które negują Holokaust, które negują na przykład istnienie komór gazowych w Auschwitz czy w innych obozach i z tego prawa korzysta i takie prawo wprowadza, ba, takie prawo jest też w wielu innych państwach, to Polska jako suwerenne państwo ma prawo wpisać do swojego prawodawstwa karanie za kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych, bo takich obozów nie było. No tak, państwo w istocie ma prawo przyjąć ustawę, w której jasno zapisze, że polskich obozów koncentracyjnych nie było, tylko że właśnie tego nie zrobiło. Nie zrobiło tego, nie ma takiego zapisu. Więc uprzejma prośba, żeby państwo z PiS nie robili z nas durniów i nie powtarzali, że przyjęli prawo, żeby walczyć z określeniem polskie obozy śmierci, skoro w całej dużej ustawie akurat tego określenia nie ma. Czyli nie o to w tej ustawie chodzi, ale jeśli nie o to, to o co? Stawiam tu tezę, że idzie o to, by nie można było otwarcie mówić o odpowiedzialności niektórych Polaków za denuncjowanie ukrywających się Żydów, za donoszenie w czasie okupacji na innych Polaków, którzy ukrywali Żydów, czyli efektywnie za skazywanie na śmierć i Polaków, i Żydów oraz za mordowanie Żydów. Według naukowców Polacy zabili w czasie wojny około 100 tysięcy Żydów, być może nawet więcej. I właśnie mówienia o tym, czyli mówienia prawdy, dotyczy ta ustawa. I to jest wielka, zasadnicza, gigantyczna różnica między prawem dotyczącym Holokaustu w Izraelu, a tą ustawą. Tamta zakazuje kłamać, ta penalizuje mówienie prawdy. Taki drobiażdżek. Oczywiście pojawia się też pytanie, dlaczego projekt ustawy, który ponad rok leżał w szufladzie, wyciąga się z szuflady teraz? Czy to efekt chamskiej wypowiedzi pana Czarneckiego, w której porównywał europosłankę Różę Thun do szmalcowników, czy reakcja na materiał w TVN o nazistach? Nie wiadomo. Ale żadnego innego bezpośredniego powodu, żadnego, nie było. Sejm przyjmuje więc ustawę, na co w czasie uroczystości poświęconej ofiarom Holokaustu reaguje pani ambasador Izraela. Kto jest winny konfliktowi, który właśnie wybucha? Zdaniem polityków PiSu nie jest winna przyczyna, ale skutek. Ten kryzys pojawił się po takiej dość ostrej wypowiedzi pani ambasador Izraela. No i też powiedzmy sobie szczerze, wypowiedzi, która miała miejsce w rocznicę 73. wyzwolenia obozu w Auschwitz. Akurat uroczystość z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz i ten Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiarach Holokaustu, to nie było dobre miejsce i dobry czas do tego, żeby tego typu kwestie podnosić. My nie akceptujemy upolityczniania tak ważnej rocznicy, jakim jest rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Byłem zbulwersowany absolutnie tym, że pani ambasador podniosła tą kwestię w czasie obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Swoją drogą zawsze podziwiam absolutną zgodność opinii, łącznie z wyrażaniem tych opinii tymi samymi słowy przez przedstawicieli PiSu i prezydenta na jedno wychodzi. No to mamy jasność, odpowiedzialny za konflikt nie jest ten, który wywołuje konflikt, ale ten, który stwierdza,
że doszło do konfliktu. Na tej zasadzie można o wybuch wojny oskarżyć dziennikarzy, którzy o niej informują. Trzeba jednak politykom PiS-u oddać, że są mistrzami osiągania efektu dokładnie przeciwnego do tego, który chcieli osiągnąć. Ponieważ chcieli, jak mówią, walczyć z określeniem polskie obozy śmierci, to je spopularyzowali jak nikt nigdy wcześniej. Ponieważ chcieli walczyć z oskarżeniami o polski antysemityzm, to wywołali falę oskarżeń o polski antysemityzm. A puentą, tragikomiczną puentą tej skrajnej nieudolności było umieszczenie na YouTubie nagrania orędzia premiera Morawieckiego, w którym pojawił się napis, że obozy śmierci były polskie. Obozy, w których wymordowano miliony Żydów, były polskie. Informujemy, że błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oświadczeniu premiera Morawieckiego powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube. Wszystkie napisy w filmie zostały obecnie wyłączone. Razem z serwisem YouTube pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o polskich obozach, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd, a więc zgodnie z ustawą. I mój pierwszy gość, publicysta Konstanty Geber. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak samopoczucie w tym tygodniu, po tamtym tygodniu? Podobno szef policji w Waszyngtonie spytał panią Lincoln, a oprócz tego, jak się pani podobało przedstawienie? Więc oprócz tego jest świetnie, tylko tego po tym jest... przedstawieniu, powiedzmy, kiedy Lincolna zastrzelono. Tak jest. Bo to ważne. Tak, więc... Co zastrzelono w zeszłym tygodniu w takim razie? No parę rzeczy, przy których się napracowałem, żeśmy się wszyscy razem napracowali, jak moralna wiarygodność Polski, jak sensowne, uczciwe stosunki z Izraelem i z diasporą żydowską, jak takie poczucie, że no to jest kraj, z którego jesteśmy dumni. To jakbym przez przypadek był w TVP, a pan przez przypadek by przyszedł do tego TVP, to ja bym wtedy powiedział jako ten dziennikarz TVP, zaraz, zaraz, to fundamentem tych dobrych stosunków i tej naszej niby dumy ma być to, że mamy brać nie swoje winy na siebie? Nie, wystarczy, że weźmiemy swoje. Czyli? To, że jak napisałem w takim tekście w gazecie tydzień temu, liczni członkowie narodu polskiego uczestniczyli w nazistowskich zbrodniach niemieckiej III Rzeszy polegających na mordowaniu Żydów. Jak liczni? Bo to ja rozumiem, że ujmowanie winy moralnej, szczególnie jeśli ma ona dotyczyć całego narodu, państwa, zakładając jego kontynuację, jakaś tam kontynuacja była, biorąc pod uwagę, że był rząd w Londynie, to w tym momencie niedelikatne, szczególnie w odniesieniu do Holokaustu, jest korzystanie z miarki i z liczydła, ale o jakiej liczbie według pana mówimy? No, to właśnie jest do ustalenia w sposób na tyle precyzyjny, na ile to jest 80 lat po faktach możliwe, ale mówimy o dziesiątkach tysięcy. I to jest fakt, który jednoznacznie wynika z badań współczesnych polskich historyków, jednoznacznie wynika z niemal wszystkich relacji ukrywających się w Polsce polskich Żydów. I jest to element naszej historii. Czy pan nie ma wrażenia, że nie tylko u nas jest to politycznie rozgrywane, ale także przez władze Izraela? Też, acz w dużo mniejszym stopniu. Jest to politycznie rozgrywane przede wszystkim dlatego, że u władzy w obu krajach są partie bliźniacze. PiS i Likud. To... Ci bliźniacy się akurat nie kochają. No nie, kochali się intensywnie przez 2 lata. I dlatego, tak jak w każdej takiej ślepej miłości, jeden z partnerów uznał, że ten drugi wybaczy mu wszystko. I się okazało nagle, że nie, że są pewne rzeczy, których wybaczyć nie można. A czego nie można? Czyli czego Izraelczyk albo Żyd z Ameryki, albo Izraelczyk z Izraela, co uważają za czerwoną linię, której nie można przekraczać? To samo, co Polacy uważają za czerwoną linię, której nie można przekraczać, czyli kłamanie na temat największej zbrodni, jaka spotkała oba narody. Ale czy polskie władze kłamią? Polskie władze uniemożliwiają tą ustawą dochodzenie do prawdy. Pan Morawiecki intensywnie zaprzecza, że to absolutnie nie chodzi o to. No ja bardzo się cieszę, że panu Morawieckiemu o to nie chodzi, ale ustawa jest ustawą. Jeżeli ustawa mówi, że jest czynem przestępnym twierdzenie, że naród polski ponosi współodpowiedzialność za
zbrodnie nazistowskie w III Rzeszy Niemieckiej, to ja nie wiem, o czym ta ustawa mówi, ponieważ nie ma prawnej definicji narodu polskiego. Jedyna, jaka jest, to jest ta, która jest w preambule. Jest inna definicja. Jest, nazwałbym tę definicję w odniesieniu do tego tematu definicją polityczno-historyczną, czyli sprawiedliwi, ponieważ są fajni, to jest naród, a szmalcownicy, ponieważ są niefajni, to są wrzodem, a więc nie są narodem. No to jest teza publicystyczna, która zresztą nie jest objęta gwarancją bezpieczeństwa dla naukowców i artystów, która w ustawie jest zawarta. Jest ona dopuszczalna w obiegu publicystycznym, natomiast nie ma nic wspólnego z historyczną analizą faktów. Na pewno sprawiedliwi, niesamowici, bohaterscy, których było na pewno znacznie więcej niż te 6700 uznanych przez Jadwaszem, bo wielu z nich się nadal po wojnie bało przyznać do tego, że ratowali. Co być może jest najstraszniejsze w tej całej historii, prawda? No ja znam takich sprawiedliwych i mi się udało w latach 90. Dlaczego oni się do diabła bali, prawda? Nas. No właśnie, już bali. Niemców nie było. Nie, ale tak samo nas się bali podczas wojny bardziej niż Niemców. Niemcy nie chodzili po domach sprawdzać, czy tam w szafie nie siedzi Żyd. Przychodzili, jak dostawali donos. Wielkie oburzenie było, kiedy parę lat temu profesor Bartoszewski powiedział o tym, że ukrywający się Żydzi bali się Polaków, a nie Niemców. No ale przecież to, że taką oczywista oczywistość, cytując klasyka, prawda? Bo tak. Jasne. I dlatego trzeba było przyjąć ustawę, która... Bo dlaczego ci Polacy, którzy się chowali, ci Żydzi, polscy Żydzi, którzy się chowali, to biegali najczęściej od mieszkania do mieszkania co trzy dni, co cztery, co pięć, co tydzień, co dwa, bo im się tak chciało strasznie po Warszawie ryzykować życie, no chyba to też jest oczywiste, ale ja nie miałbym pretensji, poza zwierzącymi antysemitami, których trzeba zwalczać, ale może nie miałbym pretensji do ludzi, którzy w tej kwestii, być może przez nieświadomość, stoją po stronie władzy, bo myślę sobie, że może nie do końca może sobie zdawać sprawę z tragicznych następstw tego minionego tygodnia. Ktoś, kto nie doświadczył za granicą, tak jak ja na przykład, kiedy jeszcze w połowie lat 90. naprawdę, szczególnie w Nowym Jorku, choć nie tylko, nie raz i nie dwa zagadywano mnie o polski antysemityzm i w tym samym Nowym Jorku, 10-15 lat później, już nigdy nie było takiej kwestii. Tak. I jak słyszę w związku z tym, przepraszam, że zamiast pytać, ale taki mini expose, w związku z tym jak słyszę, że my musimy teraz bronić swojej godności, w efekcie czego mamy zaplutą opinię, a jak na spokojnie, z sensem, z głową to robiliśmy, to wyszliśmy na prostą, no to włosy z głowy rwać. Opinia jest rzeczą strasznie ważną, ale gdyby tak było, jak twierdzą władze, że nawet jeżeli stracimy tą dobrą opinię, to jest to cena, którą trzeba zapłacić za prawdę, to ja bym się zgodził z taką tezą. Tyle tylko, że to jest cena, którą trzeba zapłacić za kłamstwo. Największym naszym nieszczęściem nie jest to, że sobie popsujemy dobrą opinię w Izraelu, w Stanach, w Europie, chociaż jest to nieszczęście. Największym nieszczęściem wypływającym z tej ustawy jest to, że znowu utrudniamy sobie rozeznanie w tym, co się tak naprawdę zdarzyło. Powodem, dla którego boimy się ruszyć tego tematu, jest to, że boimy się, że w końcu wyjdzie, co dziadek robił podczas wojny. Są tacy dziadkowie, którzy zrobili straszliwe rzeczy. Większość dziadków nie, ale dopóki tego nie sprawdzimy, nie będziemy wiedzieli, a dopóki nie będziemy wiedzieli, będziemy się bali, a dopóki będziemy się bali, będzie można nami sterować. Niech pan spojrzy na Turków. 100 lat po ludobójstwie Ormian, nadal z obawy, czego się o sobie dowiedzą, oddają władzę politykom, którzy mówią, że ludobójstwa nie było. Pytanie brzmi, czy ci politycy robią to w imię godności narodu, tak jak w skrzywiony sposób ją definiują, czy też powołał się pan na Turcję, czy też politycy specyficzni, typu Erdogan w Turcji, typu Putin, typu Orban, typu Kaczyński, zawsze muszą znaleźć wroga, na którego można poszczuć, żeby skonsolidować swój elektorat. Ja stawiam to pytanie otwarte według panu, bo ja uważam, że jest to absolutnie instrumentalnie traktowane, jest to z czystą perfidią rozgrywane. Ale może się mylę. Ja nie wiem, nie zagląda mi do duszy, jest wystarczająco dużo nieprzyjemnych obrazków, żeby sobie nie dodawać,
Ale właściwie to mnie nie interesuje, jakie są ich pobudki. Mnie interesują skutki. Żyć w społeczeństwie, które boi się spojrzeć w lustro, które woli raczej stłuc to lustro, strach. Jeszcze jest jedna rzecz, której nie rozumiem, próbuję ją sobie tłumaczyć, a może pan wytłumaczy mi. Jak to jest 50 lat po marcu, 70 parę lat po zakończeniu wojny. Dwóch dżentelmenów w telewizji zwanej publiczną, ja podkreślam kilkaset metrów od murów getta, żartuje z komór gazowych. W każdym normalnym kraju, w każdej normalnej telewizji, już nie mówiąc o telewizji publicznej, tacy dżentelmeni wylatują nie tylko na zbity pysk, ale mają wilczy bilet na całe życie, na amen. A tutaj parę oburzonych głosów, oni pewnie dzisiaj albo jutro, a może wczoraj, nie wiem, nie oglądam, występowali albo wystąpią, plus. A za parę dni nikt nie będzie o tym pamiętał. Co możemy powiedzieć o kraju, w którym coś takiego przychodzi? No oni przecierają szlaki. Oni są jak pionierzy, którzy jako pierwsi wstępują na jeszcze niezbadany, niebezpieczny, mroczny teren, ale otwierają drogę dla całego Legionu. Jeżeli można kpić sobie z komór gazowych, to z parszywych Żydków już na pewno można, tak? A jeżeli można kpić sobie z parszywych Żydków, no to można też odmawiać rozmowy na temat tego, co się z tymi Żydkami robiło. Oni tam stanęli w interesie tych wszystkich, którzy nie chcą spojrzeć w lustro, nie chcą sprawdzić, jak było. A najbardziej niesamowita rzecz jest taka, że zawsze jak się sprawdza, jak było, okazuje się, że nie było aż tak strasznie, jak nam się wydaje. Wszystkie kraje popełniały zbrodnie. Wszystkie narody mają paskudne karty w swojej historii. Nie szukając daleko, Izrael też. Podczas wojny o niepodległość dochodziło do masakr cywili żydowskich. I o tym się izraelskie dzieci uczą w szkole. Można by powiedzieć, że znana... Cywili arabskich, przepraszam, do masakr cywili żydowskich ze strony arabskiej dochodziło. Ale tutaj mówię o masakrach cywili arabskich popełnianych przez siły młodego państwa. Dzieci się o tym uczą w szkole i w związku z tym nie sposób tych dzieci szantażować, a co będzie, jak się prawda ujawni. Można powiedzieć, że ikoniczna, wielka postać, podziwiana Anna Frank też sama nie poszła, nie wybrała się na posterunek Gestapo, prawda? No, na nią akurat donieśli holenderscy sąsiedzi, no tak właśnie. Jak na polskich sprawiedliwych donosili polscy sąsiedzi. Dlatego zginęli Ulmowie w Markowej, że doniósł na nich sąsiad. Dlatego tak strasznie trudno było się ukrywać. Dlatego ja miałem w rodzinie krewnych, którzy z własnej woli wrócili do getta, uznawszy, że w getcie jest bezpieczniej, bo przynajmniej nie ma tam Polaków. Serio? Tak. I? No i zginęli oczywiście. A mój dziadek ocalał, bo go uratowała wioska. Wszystko zależało od tego, na jakich Polaków się trafiło. To była mazowiecka wioska? Nie. Podkarpacie. Bidne, aż bida piszczała, tak? On tam trafił z legendą, że jest nauczycielem z tajnego nauczania, który musiał przed Niemcami uciekać. Legenda się skończyła, pieniądze się skończyły. Cała wioska w końcu wiedziała, nikt go nie wydał. Może dlatego, wie pan, ja sam jestem w połowie z chłopskiej rodziny, mój ojciec był z chłopskiej rodziny na Białostoczyźnie. Z chłopami coś takiego jest, że oni, może dlatego, że są mniej wykształceni, mniej subtelni, tak? Oni moralność traktują dosłownie, że jeżeli nie wolno, to nie wolno. I jeżeli się podejmowali ratowania, na ogół dotrzymywali, chyba że od razu podejmowali się w złej wierze, co się też zdarzało, i wtedy dostarczano im rozmaitych dyżurnych wyjaśnień, że Żyd nie człowiek, no, słowo dane Żydowi nie jest ważne, żadne autorytety moralne nie grzmiały, że jednak trzeba tutaj bliźnich ratować. To wszystko było skomplikowane. Ci nieszczęśni, strasznie biedni ludzie, tam był problem, jak wyżywić tego dziadka. No, jeszcze jedna gęba, a on za dnia nie bardzo mógł ganiać po polach, tak? Jeszcze raz, bo chciałem się upewnić, bo to
naprawdę wracali z aryjskiej strony tak. do getta, tak? Tak. I to nie tylko moi krewni, u Schatz Weinkranz pan znajdzie we wspomnieniach podobny wątek, bo tam było bezpieczniej. Już nikt nie mógł ich zadenuncjować. Przy czym powtarzam, wszystko zależy od tego, na jakich Polaków się trafiło. Zastanawiam się jeszcze, na ile to, co widzimy w odniesieniu teraz do Żydów, to jest prostym echem tego, co w zasadzie od 2 lat słyszymy na temat Niemców, od ponad 2 lat na temat uchodźców z Bliskiego Wschodu, o Ukraińcach teraz. To ja mówię taki kwartet Kaczyńskiego, na każdym instrumencie można zagrać, nie? To są raczej 2 duety. Język, jakim się mówi o uchodźcach i o muzułmanach, to jest język antysemicki. Ja go znam, ja się w nim rozpoznaję i ilekroć słyszę to, co w Polsce się teraz mówi i to uchodzi o muzułmanach i uchodźcach, to ja się czuję bardzo muzułmański, bo to o mnie mówią. Tak sobie myślę, trochę jak kontrolę, że w tym momencie przyzwoity Polak musi się czuć Żydem. Muzułmaninem, bo jeszcze nadal w Polsce jest gorzej być muzułmaninem albo Romem niż Żydem. Jeszcze nadal nie wszystkie tamy puściły, jeśli chodzi o towarzyską niewłaściwość, niestosowność antysemityzmu, a w stosunku do muzułmanów i Romów puściły już dawno. Zadam panu jeszcze jedno pytanie, które zabrzmi może niegrzecznie, ale intencja taka zupełnie nie jest. I to też nie jest proste nawiązanie do opowieści pana o krewnych z czasów wojny. A pan tu się cały czas czuje u siebie, kiedy tak szambo wybija, jak w ostatnich dniach? Wie pan, to ja panu odpowiem też trochę niegrzecznie. Małgosia Niezabitowska, kiedy pisała tą swoją książkę Ostatni, w latach 80., o jakoby ostatnich polskich Żydach, cytowała rozmowę z pewnym starym Żydem z Lublina, którego zapytała, pan się czuje Żydem? A on powiedział, proszę pani, czuć to można gówno, Żydem się jest. Ja się nie czuję u siebie, ja jestem u siebie. U siebie się nie wybiera, tak? Ja się tutaj urodziłem. Tutaj jest większość ludzi, których kocham. To nie jest kwestia wyboru. Ja jestem u siebie. Teraz, są tacy ludzie, którzy mówią, że nie, ja się mylę, że ja tu nie jestem u siebie i że powinienem się przenieść gdzie indziej, że to nie jest moja Polska. Wie pan co? Ja się z nimi w pewnym sensie zgadzam. Bo ja też uważam, że oni powinni wynieść się gdzie indziej, bo to nie jest ich Polska. Bardzo dziękuję. Konstanty Gebert, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobrze, ale załóżmy, wracam do tego mini wykładu, który zacząłem wcześniej. Dobrze, załóżmy na moment, że we wszystkich tych działaniach władzy nie było złych intencji, że wszystko było kwestią skrajnej nieudolności, nieporadności, niefrasobliwości i amatorszczyzny. Oczywiście władza dowiodła, że każde z tych określeń jest uzasadnione, ale dalej nie przekreśla to jej premedytacji, bo to więcej niż słowa przedstawicieli władzy mówi to, co o całej sprawie mówili ludzie zatrudnieni lub zarabiający w TVP, będącej propagandową tubą rządu i PiSu. A warto powiedzieć, że za te ordynarne, głupie, haniebne teksty żaden z nich, ani żadna z nich, o czym mówiliśmy, nie ponieśli konsekwencji. Ani teraz, ani wcześniej, bo antysemickie wybryki ludziom związanym z TVP zdarzały się już wcześniej. Panie Borowski, nawiązując do wypowiedzi o kręgosłupie Jarosława Gowina, czy oznaką kręgosłupa jest zmiana nazwiska z Berman na Borowski? Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać. Dziś przez paru głupich, względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant. Stosując taką terminologię, właśnie na gruncie języka, można powiedzieć, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy, bo w końcu kto obsługiwał krematoria? No i kto w nich ginął? Tak. Kto w nich tam był? To jest największe G, jakie słyszałem w polskiej telewizji w ostatnich 30 latach. Żarty z krematoriów w telewizji polskiej, w publicznej, zero konsekwencji. Trudno się dziwić, że według wielu ludzi, w tym Jana Tomasza Grossa, władza w tym wypadku zagrała na antysemickiej nucie absolutnie świadomie, o czym Gross pisze w swym tekście w najnowszym Newsweeku. I mój kolejny gość, Michał Kamiński, witam. Dzień dobry.
przy tej historii, podobnie jak przy niektórych innych, także wcześniej przy Trybunale Konstytucyjnym, mówi się o prezydencie Kaczyńskim i to już jest takie rytualne, że może niektórych irytować, ale, ale pan z bliska oglądał to, jakie były działania tamtego prezydenta, co się działo w czasie tamtej prezydentury w odniesieniu do stosunków polsko-żydowskich, jak się tamto miało do tego? Jak będą się miało mniej więcej tak, jak, że tak powiem, ogień do wody. No, no, przecież nawet najwięksi krytycy prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawali, że w dwóch obszarach stosunków polsko-żydowskich i stosunków polsko-ukraińskich prezydent Lech Kaczyński zrobił bardzo wiele. Co więcej, był w stanie sprzeciwiać się polskim nacjonalistom, nie bojąc się żadnych politycznych czy wizerunkowych konsekwencji. Ja przypomnę, że prezydent nawet wycofał swój honorowy patronat nad obchodami tak zwanej rzezi wołyńskiej, ponieważ obawiał się, że te obchody, chociaż przecież rzeź wołyńską potępiał, że te obchody będą asumptem do antyukraińskiej histerii. W sprawach polsko-żydowskich ja miałem ten honor, że uczestniczyłem z panem prezydentem w oficjalnej delegacji w 60. rocznicę powstania Państwa Izrael w 2008 roku. Myśmy byli oczywiście na tych wszystkich oficjalnych uroczystościach, ale później też mieliśmy niezwykle wzruszające spotkanie z polskimi Żydami. Znaczy, to było w dużej części, to byli wychodźcy czy wygnani polscy Żydzi w 68 roku. To było niezwykle wzruszające spotkanie. Ja do dziś pamiętam też, jak, z jaką szczerością o tych sprawach mówił Lech Kaczyński. Wie pan, ja powiem tak, znaczy, to się nie ma co, już, no przecież to jest jasne. Znaczy, te dwie sprawy, które zostawił po sobie prezydent Lech Kaczyński, czyli stosunki polsko-żydowskie i stosunki polsko-ukraińskie, legły w gruzach. I co do tego nie ma dzisiaj, nikt normalny nie powinien mieć co do tego wątpliwości. To są rzeczy, których już naprawdę łatwo nie będzie odwrócić. A proszę powiedzieć, bo jesteśmy akurat w momencie, kiedy literalnie gdzieś, nie wiemy tego gdzie, ale gdzieś pewnie w Warszawie albo w okolicy buduje się, ktoś tam rzeźbi, pomnik Lecha Kaczyńskiego. Dokładnie w tym momencie, co wydaje się symboliczne, te dwie ściany nośne gmachu pod tytułem najważniejsze być może prezydentury Lecha Kaczyńskiego są kompletnie rozwalane przez jego brata. Przecież on to rozumie, on tylko, to wie. Ale panie redaktorze, ja powiem szczerze, z całą brutalną szczerością, no to nie ma już dzisiaj znaczenia, no bo to jest oczywiste dla każdego uczciwego człowieka, który pracował dla Lecha Kaczyńskiego, który go znał, nawet jak był jego przeciwnikiem politycznym, jaki on miał stosunek do tych spraw. Chodzi tylko o to, że pan był także blisko Jarosława Kaczyńskiego przez pewien czas, więc musiał sobie pan w tych ostatnich dniach zadać pytanie, dlaczego on to robi. Cały czas sobie dlaczego nie włącza hamulców? Przecież wie, że to jest świństwo. Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział o mnie, że ja jestem człowiekiem o dużym intelekcie i o bardzo słabym charakterze. Ja mam wrażenie... On definiuje to jako nadmiar skrupułów? Nie. A ja mam wrażenie, że o nim można powiedzieć bardzo podobnie. To znaczy, to jest człowiek z całą pewnością bardzo sprawny intelektualnie, o dużej wiedzy, ale też ma słabości charakterologiczne, które, jak sądzę, dzisiaj po 10 latach, kiedy ja już jestem daleko od niego, się pogłębiły z powodów dość oczywistych. Wieku, tragedii, które go spotkały i tak dalej. Ja mam wrażenie, że on, i mnie szczerze mówiąc nie obchodzą jego intencje. On dla celów czysto politycznych, dla utrzymania się u władzy, dla scementowania swojej władzy, wypuścił takie demony, jak to ochydztwo, które pan przed chwilą pokazał w telewizji publicznej. I logika tego typu demonów jest taka, że ich się już nie da powstrzymać. To jest tak, jak nie chcę przytaczać jakichś bardzo poważnych analogii historycznych, ale no jest taki moment, że czasem dyktatura jakaś, czy jakaś władza przekracza pewien punkt, za którym już nie ma powrotu. Przecież tak naprawdę w logice tych ludzi dzisiaj, oni sobie sami mówią, my się nie możemy cofnąć, bo co by oznaczało, panie redaktorze, cofnięcie się dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości w logice, podkreślam, w logice Jarosława Kaczyńskiego. Ja bardzo chciałbym, żeby oni się cofnęli. Pokazanie słabości, czyli na przykład nie, dwie rzeczy. Albo on popełnił błąd, że tę ustawę w takim kształcie zgłosił, tak ją przygotowano. Albo jest i tak, słaby. To jest jedno wyjście, jeżeli by się wycofali. Albo cała retoryka wstawania z kolan jest o kant stołu potłuc, ponieważ wystarczyło, że się zagranica tupnęła nogą i on się wycofał.
Ja mówię o jego logice, powtarzam, to nie jest moja ocena. Więc ja mam obawę, że oni się nie cofną. Oni się nie cofną, ponieważ wobec tego, co się wydarzyło w telewizji publicznej, nie było żadnej reakcji, a to jest telewizja publiczna. To według mnie brak reakcji na to jest istotniejszy niż wszystko, co powiedzieli dokładnie, przez ten tydzień. Dokładnie tak, dlatego że wie pan, znaczy... Czyli to jest tak, znaczy, Żydom mówimy, my jesteśmy za dialogiem, absolutnie, ale, tu żadne badania naukowe nie będą wstrzymane, a puszczamy oko do ludu pod tytułem, można tak mówić. Często w Polsce i nie tylko, nadużywa się takich, żeby zaatakować przeciwnika, nadużywa się takich analogii historycznych w rodzaju jesteście jak bolszewicy, jesteście jak to, jesteście jak tamto. Ale ja sobie zadałem pewien trud researcherski i każdy go może zrobić, choćby w internecie, bo są na YouTubie po prostu zdjęcia, filmy z przemówień Gomułki, choćby tego słynnego przemówienia Gomułki w 1968 roku. Można dotrzeć do numerów Żołnierza Wolności. Panie redaktorze, ja to mówię z całą odpowiedzialnością, tam poza sformułowaniem syjoniści, który dziś się nie pojawia, to są teksty, które mogłyby się w dzisiejszej reżimowej prasie pokazywać. To jest dokładnie ta sama retoryka. Pamięta pan, co Sara w Kongresie krzyczała do Gomułki? Śmielej. I mówimy, panie redaktorze, o człowieku, którego żona była etniczną, stuprocentową Żydówką, tak? Która była zresztą bardzo dzielną przed wojną działaczką komunistyczną, w sensie dzielną, no, odsiedziała w więzieniu i tak dalej. I on, mając żonę Żydówkę, nawet jak się ogląda Gomułkę na tym przemówieniu, to widać, że on się w pewnym momencie, ja mam takie wrażenie, jakby nawet był zażenowany, że on jakby w pewnym momencie sam zaczyna rozumieć, co złego zrobił. Znaczy różnica polega na tym, że nie chcę tego, bo tutaj gradacje moralne, przeprowadzanie ich jest ryzykowne, ale, tak, to... ale Gomułka w przeciwieństwie do Kaczyńskiego w swojej partii miał bardzo silną frakcję, której się bał i musiał, że tak powiem, doszlusować tą patriotyczną ryzyką. Tak, ale to... Kaczyński nic nie musi, robi co ale chce ze teraz swoją zostawiając analogie historyczne na boku, ja panu mówię o języku, o systemie pojęć, pewnym także podprogowym działaniu na ludzi, to jest dokładnie, ale to powtarzam, dokładnie to samo. I skutki będą katastrofalne nie tylko dziś wizerunkowo, w naszych relacjach międzynarodowych i tak dalej, bo ta władza się kiedyś skończy. A proszę tylko powiedzieć, a propos, pan mówi, że oni się nie cofną. Czy pan Andrzej Duda to też jest w zbiorze oni? A w jakim on ma być zbiorze, panie redaktorze? No nie, no pomyślałem sobie, że człowiek porozmawia ze swoim teściem, z żoną, z innymi inteligentami krakowskimi i powie, no nie, to szkodzi Polsce, weto. Panie redaktorze, ja się nie chcę pastwić teraz nad Andrzejem Dudą, będzie bo to podpis. Do niczego nie... No, ja zakładam, że ten podpis będzie, choć dzisiaj być może, ponieważ oni bez przerwy operują argumentem sondaży, tak? Że mamy świetne sondaże, ludzie nas popierają i tak dalej. Dzisiejszy sondaż, który publikuje Rzeczpospolita, który pokazuje wyraźnie, że większość Polaków już dzisiaj mówi, choć i w istocie niestety większość tę ustawę popiera, to mówi, że powinniśmy się teraz powstrzymać. Czyli Polacy nie mówią śmielej, Polacy dzisiaj nie mówią śmielej, tak, ale wie pan dlaczego? Ponieważ Polacy na końcu, nawet jeśli dla dużej części tego społeczeństwa, naszego społeczeństwa, ta retoryka tej władzy, to wszystko się podoba, ono się podoba do momentu, kiedy to jest w telewizji, kiedy to jest w gazecie, a jak zaczyna do nich docierać, a to zaczyna do nich docierać, że cały świat odwraca się od Polski, a dwa najmocniejsze poparcia, panie redaktorze, które padły dla tego, co oni zrobili, padły ze strony Kadyrowa, prezydenta Czeczenii. Bandziora Putina. Bandziora Putina i szefa frakcji Jedynej Rosji w Dumie Rosyjskiej. Tak? Im się to bardzo podoba, z tym, że oni głównie z powodów antyukraińskich zapisów w tej ustawie, im się to podoba. No więc tu jest cała sprzeczność tej retoryki, tak? Bo oni z jednej strony mówią ciągle przecież, że są antyrosyjscy i tak dalej, ale oni faktycznie, ich polityka wpycha nas w orbitę wpływów rosyjskich, dlatego że jeżeli, panie redaktorze, Polska będzie izolowana w Unii Europejskiej, jeżeli przy konflikcie z Izraelem nasze kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, przecież pan zna Stany Zjednoczone jak mało kto, nie ma siły, żaden Trump czy ktokolwiek inny w Stanach Zjednoczonych nie będzie współpracował z ekipą, która będzie miała konflikt z Izraelem. Przecież to jest fakt. No właśnie, ale ja rozumiem, zresztą nawet taka była sugestia w jednym z komentarzy, czy bardziej tekstów informacyjnych w Gazecie Wyborczej, że Duda podpisze, a my wtedy od razu się rzucimy, że dialog i tak dalej, zaklasztrujemy, to nie będzie śladu za dwa tygodnie potem. Panie redaktorze, ja tej władzy życzę bardzo źle, a w tej jednej sprawie naprawdę chciałbym, żeby oni z tego
wyszli, żeby, bo, ponieważ skutki dla Polski są fatalne. Przecież jak pan wie, ja mam bardzo wielu przyjaciół za granicą, w Izraelu, w Stanach. Ja naprawdę nie pamiętam. Powiem szczerze, sprawa sądów, różne rzeczy. To czasem do mnie dzwonili, pytali się, o co tu chodzi. Trochę na zasadzie pewnej egzotyki. Ta sprawa dla bardzo wielu poważnych polityków, których znam, jest rzeczą niezrozumiałą, ale dla nich ona oznacza realne wypisywanie się Polski ze Zachodu po prostu. Realne. Ja nie mówię, tak, ja mówię dzisiaj to już traktatowo. Nie Europa, tylko cywilizacja. Dokładnie. Dlatego, że żarty z komory gazowej w telewizji publicznej to nawet to nie jest polemika z żadnymi Żydami. To nie jest nawet obrona polskiej godności przed kimś, który na nas atakuje. Jeżeli ktoś przy zdrowych zmysłach żartuje sobie z takiej rzeczy, jaką była komora gazowa, to znaczy, że tam nie był. Ja panu powiem, że jednym dla mnie z najbardziej takich dramatycznych przeżyć w moim życiu, nawet nie mogę o tym mówić spokojnie, to była wizyta w Auschwitz, kiedy tam jest ta sala, gdzie są te buciki dzieci żydowskich. Wie pan, jak ktoś sobie z tego żartuje, to znaczy, że jest świnią po prostu. I jeżeli władza świnie toleruje na czele telewizji publicznej, to znaczy, że ta sama władza jest świńska po prostu. I niech pan sobie przypomni, panie redaktorze, jest jeden człowiek, który został skazany na karę śmierci w Norymberdze, który nie zabił ani jednego Żyda, nie nadzorował żadnej egzekucji, nie wydawał żadnych rozkazów. Był po prostu wydawcą Der Stürmer, Streicha. Streicha został skazany na karę śmierci tylko za to, co pisał. I za to, że antysemityzm niemiecki brał, ogromnie czerpał z jego propagandy i publicystyki. Swojego byłego kolegę Kurskiego porównuje pan do Streichera? Nie porównuje, ale nikogo do nikogo nie porównuje, panie redaktorze. To nie jest kwestia porównania. To jest, bo chciałbym dokończyć. Ja nie zarzucam, prawdę mówiąc. To nie było pytanie, oskarżenie. Nie. Ja panu powiem tylko tak, bo każde zło zaczyna się od słowa. Bo mamy w chrześcijaństwie powiedziane, że na początku było słowo. I to jest bardzo mądre w chrześcijaństwie, bo na początku jest słowo, a później jest czyn. Żeby doprowadzić do mordowania masowego, na masową skalę mordowania Żydów w latach II wojny światowej, najpierw były słowa. Przecież Hitler jeszcze do 30 któregoś roku nikogo nie zamordował. Tak? No, bili się na ulicach, ale to po prostu narastało. I dlatego w cywilizacji naszej, w cywilizacji zachodniej istnieje ten szacunek do słowa, istnieje to powiedzenie sobie, że są rzeczy, których się nie robi po prostu, jeszcze niezależnie od różnic politycznych. Jedna rzecz dość istotna, ponieważ mam wrażenie, że w tym minionym tygodniu szalenie słaby był głos opozycji. Ja nie rozumiem, dlaczego, no podstawowy ruch taki już zupełnie automatyczny, domagamy się debaty w Sejmie na temat obecnej sytuacji, bo jest to największy kryzys w polityce zagranicznej Polski od 30 lat. Na miły Bóg, co zasługuje na debatę, jeśli nie to? Ja panu powiem tak. Mocne słowa, mam wrażenie, że to tak jest pod tytułem cholera, rzeczywiście tych, nie wiadomo ilu, ale tych antysemitów jest tylu, to my znowu tak trochę ten PiS krytykujemy, znaczy, ale tak nie panie do końca. Redaktorze, tak ja nie można. Przy tej sprawie. Bo to za wszystkim, w tym momencie naprawdę poza wszystkim jest to sprawa honoru. To jest sprawa, ale to naprawdę, proszę mi wierzyć, ja dlatego staram się mówić bardzo spokojnie i unikać przesadnych sformułowań, ale proszę mi wierzyć, całe moje doświadczenie, cała moja intuicja polityczna podpowiada mi, zgoła krzyczy we mnie, że dokonuje się rzecz straszna dla mojego kraju. Po prostu i ja ją definiuję tak, my się wypisujemy z cywilizacji zachodniej. I naprawdę żadne... I teraz należałoby zaapelować do tych ludzi, żeby się po prostu cofnęli. Bo proszę też zwrócić uwagę. Czego, jak pan wcześniej powiedział, panie redaktorze, zrobią. Oni rozpoczęli tę akcję w sytuacji, co udowodniono, że gwałtownie spada na Zachodzie używanie sformułowania polskie obozy śmierci. To nie było spowodowane jakąś akcją. Nie wiem, że na przykład Kneset coś przyjął, albo jacyś senatorowie amerykańscy powiedzieli, Polacy mordowali Żydów teraz. Nie, to po prostu oni sobie na środku, że tak powiem, spokojnej drogi zafundowali katastrofę. I proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli jak fałszywą i kłamliwą jest retoryka, że oni to muszą robić, bo poprzednie ekipy coś zaniedbały. Każdy polski minister spraw zagranicznych występował w obronie dobrego imienia Polski. Ambasady miały instrukcje i występowały. Jak pan wie, polska ambasada w Waszyngtonie doprowadziła do tego, że w kodzie, w tym kodzie dla dziennikarzy wtedy wpisywano, że nie wolno używać tego sformułowania. I dlatego wtedy Polska miała
świetne opinie, a dzisiaj można by powiedzieć, że nic tak nie utrwala godności Polski i jej prestiżu jak szambo, które wybija. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Michał Kamiński. Niestety sprawa konfliktu o ustawę między Polską a Izraelem nie jest jedyną, w której przedstawiciele polskiej władzy posługują się manipulacją, a nawet ordynarnym kłamstwem. I to nie jakiś tam przedstawiciel władzy, ale sam premier i jego zwierzchnik. Informacje, które się pojawiły ze strony tego szacownego środowiska, jednak są niestety zupełnie nieprawdziwe. Otóż w dzisiejszym Sądzie Najwyższym jest niestety co najmniej 10, a raczej parunastu sędziów ze stanu wojennego, sędziów, którzy wydawali wyroki również na działaczy, przede wszystkim na działaczy Solidarności, i to wyroki haniebne. Do dzisiaj w Sądzie Najwyższym są sędziowie stanu wojennego, którzy wydawali karygodne, haniebne wyroki na działaczy Solidarności. W Polsce sądownictwo nie zostało zmienione, zreformowane, można powiedzieć przebudowane, czy wręcz odbudowane po okresie PRL-owskim. Nieprawdą jest, że w Sądzie Najwyższym orzekają poufni informatorzy, agenci komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. W Sądzie Najwyższym zasiadają wprawdzie sędziowie, którzy orzekali w czasie stanu wojennego, ale nieprawdą jest, że wydawali wówczas politycznie umotywowane wyroki. Nieprawdą jest, że Sąd Najwyższy nietknięty przeszedł z ery totalitarnego komunizmu w nowoczesną demokrację. Przypomnieć należy, że w roku 1990 w Sądzie Najwyższym nastąpiła weryfikacja ówczesnych sędziów. Większość, 80%, weryfikacji tej nie przeszła. Wzywamy do zaprzestania posługiwania się, zwłaszcza za granicą, niepotwierdzonymi uogólnieniami i nieprawdą. Godzi to w dobre imię poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego oraz w dobre imię organu, który jest częścią tego samego państwa co Rada Ministrów. I mój gość, pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O sądach już za chwilę, ale zacznijmy od tego, o czym wszyscy mówią, a przynajmniej mówili przez ostatnie dni. Czy to jest dobra ustawa, pani profesor? Ta, która? Ta nowelizacja ustawy o IPN-ie. Nie. Ale od razu podam, z jakich pozycji mówię. Ja nie mówię z pozycji politologicznych, nie mówię z pozycji dyplomatycznych, nie mówię z pozycji nawet historycznych. Mówię jako prawnik, który wie, jak funkcjonuje prawo. Otóż ta nowela ustawy o IPN-ie wprowadza pojęcia niedookreślone. Ona jest po prostu luźna. Nie wiadomo, co, jeżeli... Tam przykład, jeżeli tam jest publiczne i wbrew kontrfaktyczne pomawianie narodu polskiego o nikczemne czyny w czasie II wojny, te, które popełnili inni. No to teraz jest pytanie, przecież czy wobec tego, jeżeli jest dyskusja historyków, którzy powiadają, że było w takim i takim terenie, w takiej i takiej grupie szmalcownictwo, jeżeli byli granatowi policjanci, którzy pomagali przy pewnych akcjach to Niemcom. To można powiedzieć, bo to nie jest wbrew Jezus. Nie szkodzi, niech pan zostawi, niech się leje. Tak, otóż, jeżeli tak się właśnie dzieje, no to to jest w odniesieniu do konkretnych osób. Teraz, gdzie są wobec, nie trudno znaleźć, czy wobec tego pars pro toto, ten konkretny człowiek pomówiony o jakieś tam czyny, czy to już jest godzenie w naród? Czyli o co właściwie chodzi w tej noweli? Jeszcze da zdefiniować naród, by się przydało, prawda? No, przecież jakże naród zdefiniować? To się nie da dla celów tego typu rodzaju przepisu. I teraz co chcę powiedzieć? Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to funkcjonuje, bo teraz to funkcjonuje tak, że ktoś, jakiś konkretny prokurator w mieście X dojdzie do wniosku, czytając gazetę zagraniczną, czy patrząc na zagraniczny, jakąś filmową jakąś relację w tych którejś telewizji, dojdzie do wniosku, że wobec tego tutaj ma do czynienia z takim faktem. No więc wszczyna postępowanie. Jeżeli teraz to postępowanie obraca się na przykład przeciwko dziennikarzowi, który upowszechnia jakieś, niedostatecznie sprawdziwszy, co jest ulubioną zabawką dziennikarzy, źródła naukowe, no to wtedy zaczyna się pytanie,
ten ktoś, dziennikarz, zaczyna chodzić na, jest wzywany, jest indagowany. Dobrze, a naukowiec, domorosły naukowiec, który dajmy na to chodzi i zbiera relacje ludzi ocalałych po wojnie. A zagraniczny dziennikarz? A zagraniczny dziennikarz pojawia się na Okęciu, tutaj prawda, łapią go i zaczyna się działanie. Później, pewnie jak to by doszło do sądu, to by się zaczęli zastanawiać, czy to wszystko jest prawidłowe. Pewnie gdzieś by się te standardy uklepały. Ale ile w tym wszystkim jest działania mrożącego, takiego, który jest nastawiony na to, oj, lepiej ty w ogóle nie zabieraj w tych kwestiach głosu, bo jak będziesz zabierał, to możesz mieć kłopoty. Ja to z tego, co mówi pani profesor właśnie przed sekundą, wynika, że ta ustawa ma głęboki sens. Proszę pana, ustawa ale... Ustawa profilaktyczna. A jeżeli pan tak sprawę stawia, to ja wtedy powiadam tak, ona ma wtedy głęboki sens. I zresztą, przypomnijmy sobie, ja czytałam wielokrotnie, że przecież głównie tym pierwotnym zamiarem było doścignięcie konkretnej osoby, która autora konkretnych książek, prawda, to czasami się mówi lex gros, prawda? Otóż, jeżeli tak, to... Ale zgodnie z ustawą, właściwie on nie, jako naukowiec. Nie pasuje. Chyba, że prokurator stwierdza, ale pan to nie jest naukowcem. Niedostatecznie dobry naukowiec, właśnie. Albo niedostatecznie udokumentowany. Na przykład, jeżeli ktoś nie prowadził dostatecznie szczegółowych badań statystycznych, tylko stawia pewną hipotezę. I to właśnie... Albo jeśli stawia tezę niezgodną z naszym wyobrażeniem o tym, co jest prawdą, to znaczy, że jest złym naukowcem, a więc nie podlega ochronie. Ale to jest właśnie wada tych przepisów, bo one są, dają strasznie luźny margines oceny i co gorzej, ta ocena, zaczyna się dokonywanie tej oceny na poziomie konkretnego policjanta, konkretnego prokuratora, który być może, no weźmy, prokurator, który chce zabłysnąć sukcesami albo rządny, no taki trochę gwiazdorzy. No przecież... Czy prokurator będzie recenzentem prac naukowych? Tak. I czy one są dostatecznie metodologicznie sprawne, czy one są dostatecznie, czy właściwe metody zostały użyte przy pracy nad nimi. I proszę zwrócić uwagę, poważna część dyskusji zagranicznej, krytykującej tę właśnie ustawę, ona nie bierze za swój początek politycznego ładunku stosunku Polski do Izraela, czy nawet kwestii antysemityzmu tam historycznego, czy jakiegoś innego, tylko bierze to, że to godzi w ten sposób, przy pomocy tego mechanizmu, jeżeli ta ustawa by zadziałała, godzi w problem no, niesłychanie wrażliwy, to znaczy w swobodę badań naukowych, czyli ta krytyka, swobody wypowiedzi. Ta krytyka jest racjonalna. Z mojego punktu widzenia, jeżeli przyjmiemy założenie, że przyjęto, że rzeczywiście chciano chronić dobre imię Polski, to ta ustawa jest niedobry, ta projekt nowelizacji jest niedobry, bo on jest przede wszystkim niesprawny, on do tego nie doprowadzi do A tego czy jest celu. Pani profesor jakakolwiek ustawa, która co do zasady byłaby w stanie chronić dobre imię proszę narodu, pana, państwa? Proszę pana, dobre imię narodu i państwa chroni się przede różnymi metodami, ale metoda karania i metoda ustanowienia jako cenzora, czy tego, kto pilnuje tego dobrego imienia, akurat prokuratora, to naprawdę nie jest dobra metoda. A proszę pani profesor powiedzieć, bo pada argument, że w tych kwestiach, jeśli ktoś z premedytacją rzeczywiście próbuje oczerniać Polskę, to lepszą metodą byłby pozew cywilny. Ależ oczywiście. Tak, ale pytanie brzmi, czy taki zapis, jest ustawa, no tak czy owak jest, pewnie wejdzie w życie. Czy taka ustawa z zapisem karnym to w procesie cywilnym jakiekolwiek ma znaczenie, czy no, żadne? No miałaby znaczenie, jeżeli by doprowadziła do skazania, bo w Polsce wtedy stwierdzenie winy jest prejudykatem, czyli wstępnie ustaloną przesłanką w postępowaniu cywilnym. Ale w tym wypadku to naprawdę nie. Dlatego, że łatwiej jest w tej chwili, zresztą po serii wygranych już spraw cywilnych w tym zakresie, mamy w tym zakresie pewne doświadczenie. Mówił zresztą o tym pan mecenas Obara, bo on miał takie doświadczenia. Więc są ścieżki przetarte. Więc w gruncie rzeczy to nie jest, po prostu to nie spełnia tego celu. To nie to narzędzie jest wzięte. X lat temu, 10 z małym okładem, Trybunał Konstytucyjny podobne prawo uznał. Ale to były z innych przyczyn. Ze względów proceduralnych. Ze względów proceduralnych, ale myśmy się nad tym oczywiście, bo ja nie byłam w tym składzie, ale oczywiście to się komentowało tak na korytarzu. Ale był ten sam problem, więc nawet z niejaką ulgą, jakby tu powiedzieć, przyszło do tego orzekania, że były inne przyczyny, które spowodowały, że można było tym się nie zająć in merito.
A tamto orzeczenie nie obowiązuje czasem proszę teraz? Pana, nie, dlatego że nigdy orzeczenie, to jest pewna specyfika orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. One nie obowiązują. One nie wytworzyły takiego stanu prawnego, to orzeczenie, które by był wiążący dla obecnej sytuacji. Dlatego, że orzeczenie po prostu z innych przyczyn zostało ta cała sprawa została utrącona. Pani profesor mówi, że to jest złe prawo, ale złe prawo nie musi być niekonstytucyjne. Mówię teraz o tym, że złe nie musi być niekonstytucyjne. Proszę pana, oczywiście, że prawo nie musi być niekonstytucyjne, ono może być po prostu nieefektywne. I ono jest nieefektywne. I to jest jego podstawowy problem. Ale nieefektywne nie oznacza, że Trybunał Konstytucyjny miałby podstawę. Załóżmy, żebyśmy taki mieli w realu, że tak powiem. To nie byłoby dla niego podstawy, żeby proszę uznać pana, za niekonstytucyjne, tylko pana, dlatego, że jest proszę pana, nie wiem, dlatego że to już jest, wchodzimy w gdybologię i zostawmy może tę sprawę, no bo ja mogę mieć tego rodzaju pogląd, ktoś to ocenia w inny sposób, może dojść do wniosku, że brak, inaczej, rozbieżność między celem założonym prawa i celem, który ono naprawdę realizuje, jest uchybieniem dla artykułu 2 Konstytucji, to znaczy dla zasad państwa prawa. Ale nie chcę tego wątku rozwijać, bo to nie warto. Ale proszę pana, najważniejsze jest co innego. W tym całym zamieszaniu, w tej dyskusji, która w tej chwili nas otacza, mamy jeden problem główny. Prawo zostało użyte jako instrument ściśle jakiejś gry politycznej i która jest rozgrywana na naszych oczach i w naszym kraju i poza naszym krajem też. W coś wciągnięta, w jakieś wewnętrzne rozgrywki, tu wyborcze, tu jakieś perspektywy. Co do tego, co mówi pani profesor, chyba nie ma żadnych wątpliwości, bo ta ustawa była przez półtora roku w szufladzie. Nie było żadnego incydentu, który spowodowałby, w tej sytuacji to my musimy... Ale proszę pana, dla mnie ta cała historia jest obrazem niezwykle smutnej degrengolady procesu legislacyjnego. No właśnie, chciałem zapytać się, czy to jest egzemplum tego, jak to w tych czasach... Proszę pana, generalnie rzecz biorąc uważa się, że prawo nie powinno być używane służebnie zamiast czegoś. Ono ma swoją własną wartość, prawo jako takie, więc należy go używać zgodnie z przeznaczeniem. Dłutka nie używa się jako śrubokrętu i odwrotnie. Otóż, jeżeli tak, to wobec tego to wszystko, co się tutaj koło tego dzieje, jest po prostu wypaczeniem roli prawa. Przed tym przestrzega mnóstwo teoretyków prawa. Przestrzegał Fuller, naprawdę znakomity zwolennik zresztą specyficznego prawa natury, też przed tym przestrzegał, żeby prawo musi mieć swoją własną wewnętrzną moralność, wartość i musi być używane tak, jak należy. Są nawet orzeczenia różnego rodzaju międzynarodowych trybunałów, które mówią, że prawo źle użyte, to jest po stronie tego, kto tak prawa używa, to jest naganne. I my teraz robimy coś, że jeżeli prawdą jest, nie wiem, czy jest prawdą, wyciągnięto ten projekt dlatego, żeby coś przykryć. No jakiś hałas, który był Trochę mam wrażenie, że burza ma przykryć szept. Proszę pana, ja myślę, że to nie burza, to huragan w tej chwili. Huragan i można tylko nad tym płakać krwawymi łzami, dlatego że później każda akcja rodzi reakcję, więc ja oczywiście też rozumiem dalsze kroki, powiedzmy, natury politycznej, które tutaj się rozwijają, tyle tylko, że każdy krok ma dalsze konsekwencje i ja naprawdę nie wiem, do czego to doprowadzi. W każdym razie wiem, że jedno, w mojej dziedzinie prawo zostało sprowadzone, widzi pan do tej wody, którą pan wylał, ona została wylana. Ale ta wyschnie? Ta wyschnie i woda była czysta. Natomiast tu wydaje mi się, że ten, przepraszam, szlam to szlam, bo proszę pana, bo pan wylał szklankę czystej wody, a tutaj wylano coś zupełnie innego. A to, co słyszeliśmy w tym materiale, przechodząc do drugiej kwestii, to, co mówił o pan Sądzie premier. Najwyższym i o sędziach Sądu proszę Najwyższego. Pana, mnie się wydaje, że pan premier powinien mieć mniejsze zaufanie do tych wszystkich, którzy mu przygotowują materiały wyjściowe. Bo ja już kilka razy słyszałam enuncjacje, które, przepraszam bardzo, może miały pewien walor taki, no powiedzmy, politycznej wypowiedzi, ale natomiast ze ścisłością było trochę kiepsko. Tutaj tak samo. Widzieliśmy w tym materiale, który pan pokazał, zestawienie
wypowiedź pana premiera, z drugiej strony sprostowanie faktów. Ja zresztą te fakty i te statystyki znam. I prawda nie leży po stronie wypowiedzi pana premiera. I jeżeli ani nie leży po środku. Nie, prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie leży. I wobec tego, jeżeli tak, to wobec tego artykuł 10 Konstytucji nakazuje współpracę pomiędzy władzami. Jeżeli to traktować znów na serio, a nie służebnie, to pan premier jest szefem egzekutywy. Jeżeli tak, to ta egzekutywa powinna kooperować, a jeżeli widzi, że coś jest źle z judykatywą, w ramach swoich działań powinna pomóc do doprowadzenia tego wszystkiego do porządku, ale nie przez posługiwanie się fałszem, posługiwanie się nieścisłymi wiadomościami, posługiwanie się insynuacjami, dlatego że w ten sposób prowadzi się tylko do poderwania autorytetu, nie Sądu Najwyższego, prawa w państwie, na którym stoi również egzekutywa. Czyli mamy instrumentalizację prawdy dokładnie tak samo, jak instrumentalizację prawa. Ale bo to jest służebne i to tak jest. I proszę pana, pan rozmawia z osobą, która ma naprawdę duże doświadczenie zawodowe. I ja mam wrażenie déjà vu. Zarówno w pierwszej kwestii, o której żeśmy mówili. A z którą epoką? To jestem ciekaw. Proszę pana, ja mam ponad 50 lat doświadczenia zawodowego. I ja przeżyłam różne epoki. I ja widziałam, jak się rozlewały te pojemniki z różnymi bardzo nieczystymi cieczami w środku. I widziałam, jak trudno było później czymkolwiek to wytrzeć, bo to się nie da. To jest ciężka praca wychowawcza, uświadamiająca fakty, prostująca te fakty, pracująca na dobre imię tych wszystkich, którzy w tej chwili albo zostali oczernieni, albo zostali w jakiś sposób potrąceni przez ten cały bieg wydarzeń. Więc w związku z tym to jest strasznie dużo trwa. Pan wylał wodę jednym ruchem ręki, ale trzeba wziąć teraz ścierkę, trzeba to wytrzeć. Trzeba wziąć tę szklankę, pójść do kranu i go napełnić. A to jeszcze pół biedy, bo mam wrażenie, że w tym wypadku celniejszą metaforą byłoby, jak tę wodę, która tu jest, wsadzić z powrotem do szklanki. No wie pan, możemy postawić szklankę i spróbować nalewać. W tym sensie, że jak te demony się wypuściło, to co zrobić, żeby one z powrotem skoczyły do worka, nie? Proszę ciężko. Pana, dżin nie chciał wyjść, czego było podstępem skłonić. No to ja teraz wobec tego czekam na tego kogoś, kto skłoni tego dżina do umieszczenia się z powrotem w butelce. Pani profesor, 18 ludzi, 18 osób, kobiet i mężczyzn zdecydowało się kandydować do KRS-u. Tak na pani wyczucie prawniczo-humanistyczno-ludzkie, to pani była zaskoczona, że tylko tylu, aż tylu, jak pani to ocenia? Proszę pana, to w ogóle dosyć złożona, w ogóle problem KRS-u jest bardzo złożoną kwestią. Ja chcę przypomnieć jedno. To nieprawda, że to jest KRS, nie jest wymysłem ani komunistycznym. Powołanie KRS-u jako reprezentacji środowiskowej i to wybieranej przez samych w części, same środowiska sędziowskie, ma swoje źródła w programach jeszcze wcześniejszych, nawet niż Okrągły Stół, a później przypomniał to pan profesor Strzembosz. On to znacznie jest lepszym komentatorem akurat tego fragmentu naszej historii niż ja. Ale to tak zostało ukształtowane. I dlaczego? Zastanówmy się, na czym polega podział władz. Jeżeli podział władz jest po to, żeby władze między sobą, każda władza ma trochę skłonności do ekscesu, żeby jedna patrzyła drugim na ręce. Jeżeli jest wobec tego w tym trójkącie, któraś jest zbyt pokorna, no to wtedy następuje ciągnięcie i nie ma tego równoważenia. Jaką rolę odgrywa w tym KRS? KRS odgrywa rolę formacyjną i odgrywa rolę przygotowywania kadr. Przecież znów, ja nie chcę cytować klasyka, którego nazwisko może tutaj być poczytane za szyderstwo. Kadry decydują o wszystkim. Oczywiście tak. Dlatego, że w ramach luzów decyzyjnych, które się ma na różnych stanowiskach, w ramach luzów decyzyjnych, które mają sądy w zakresie orzekania w konkretnych wypadkach, interpretacji prawa, no to przecież to trochę zależy też od tego człowieka, który decyduje, czy on jest odważny i pójdzie aż do granic swoich kompetencji w odwadze i zaryzykuje, czy też będzie pokorny, grzeczny i na wszelki wypadek będzie się trzymał bardzo wąsko formalistycznie swoich kompetencji.
żeby tylko się nie wychylić. To właśnie... I czemu wobec tego? Czemu służy właśnie zabezpieczenie samorządności w ramach KRS-u? Ano temu właśnie służy, żeby starać się grać na dobrych ludzkich instynktach i tym, co jest w ludziach najlepsze, a nie w tym, co jest oportunistyczne i grzeczne, gładkie. Pani profesor Kady Ryszulcja mówi ten klasyk, o którym pani wspomniała, ale właśnie, skoro my już wiemy, bo sama pani to, pani profesor o tym nieraz wspominała, że de facto instytucjonalnych mechanizmów zabezpieczających już nie mamy, że mamy zabezpieczenia osobowościowo-charakterologiczne. Krótko mówiąc, czy jak pani obserwuje, jak ten wymiar sprawiedliwości w części sądowej teraz funkcjonuje, to my, obywatele, możemy być spokojni, czy nie. Powinniśmy właśnie być niespokojni? Nie. Musimy być niespokojni, bo w populacji 10 tysięcy sędziów, mniej więcej, których mamy, jest w pewnej mierze odwzorowaniem tego, jacy są ludzie u nas w społeczeństwie. Czy u nas wszyscy, którzy są wykształceni, chcą ze swojego wykształcenia korzystać w dobry sposób, maksymalnie ofiarny dla społeczeństwa? To samo dotyczy sędziów. Jeżeli nie, to niedobrze. Jeżeli wobec tego pytanie odwieczne w filmach amerykańskich, jaki jest ten sędzia, do którego ja trafię? To jest pytanie o osobowościowe gwarancje, z czym się spotka podsądny. W naszych wypadkach, jeżeli wobec tego tych gwarancji instytucjonalnych jest mniej, a są gwarancje osobisto charakterologiczne, to oczywiście mamy słabszą pozycję, dlatego że nie wiemy, na kogo trafimy. Też musimy sobie zacząć zadawać takie pytania, a na kogo trafimy? Czyli zły jest system, w którym zbyt wiele zależy od człowieka. Nie, system musi... Proszę pana, Arystoteles był niezwykle mądrym filozofem. Jemu przypisujemy zasadę złotego środka, zasadę proporcjonalności, zasadę nieskrajnego patrzenia na różne rzeczy. Dlatego patrzmy tak samo na to, że trzeba i jedno, i drugie, i zasady w maksymalny sposób, najlepsze wzory instytucjonalne i w maksymalny sposób dbać o kadry, żeby wyciągać z nich najlepsze. Nie zarządzanie strachem, żeby się ludzie bali i żeby wobec tego ze strachu unikali podejmowania decyzji, tylko żeby ludzie wierzyli w to, że ich własna praca ma rzeczywiście skłonić ich do decyzji najlepszych z punktu widzenia dobra ogólnego. Co uświadamia nam, jak wielkie zadanie przed nami, nie tylko w tym okresie tych rządów, ale także następnych. Proszę pana, to zawsze tak jest. Ale tym razem chyba trudniej niż zawsze. Proszę pana, bo w kraju, w którym my żyjemy, w którym demokracja ma takie krótkie korzonki, to strasznie łatwo te korzonki zasuszyć albo coś z nimi zrobić. I w tej chwili jesteśmy tego świadkami. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Ewa Łętowska, dziękuję bardzo. Dziękuję panu. I jeszcze raz premier Mateusz Morawiecki. The Mauthausen-Gusenkamp serves as an example. Gusen, along with Katyn, was a site of German mass murder of the Polish intellectuals. Potworne moralne nadużycia przy okazji całej historii z tą ustawą, a do tego skrajna nieudolność i amatorszczyzna. Nie wiadomo co gorsze, ale razem tworzy to koszmarną dla Polski kombinację. To wszystko dziś, w przeciwieństwie do chyba wszystkich ostatnich tygodni, dzisiaj ani słowa nie powiem w pożegnaniu o pogodzie. W piątek igrzyska, w sobotę skacze Kamil Stoch i mam nadzieję, że w poniedziałek będzie można nawiązać do czegoś, co wszystkie tygryski kochają, czyli do sportu, szczególnie wtedy, gdy wygrywamy my. Do zobaczenia.